wracamy do tej historii. Zainstalowałem tego moda. Nie wiem, czy to coś da. Zobaczmy, jak tu ze sznapsem wygląda moja sytuacja. To jest, no kurde, no, czasami to jest wyjątkowo upierdliwe, jak człowiek musi kończyć, iść do córki czy coś, a nie może tego zrobić, bo ktoś sobie wymyślił świetny sposób na... Mam jeszcze sznapsy dwa w torbie, więc w zasadzie nie wiem, czy... No ale dobra. Mam nadzieję, że ten mod się dobrze zainstalował. Watch where you're going. What the hell are you doing, Henry? Gwoździe miałem zrobić coś. Chyba nie? Chyba miałem gwoździe dostarczyć dziewoi. Ach po co ci gwoździe? About time. Have you got everything I wanted? Not yet. I'm working on it. And how much longer will it take? Hey, mamy nową legendę! Or do you want me to look a fool in front of Sir Radzik? No. Dzień dobry, panie Świstak, witam. Czy... Przyszedł jeszcze, żeby dostać w ryja? Dobra, muszę, bo się trochę pogubiłem. Na czym ja się zapodziałem? Przynieść gwoździe dla Teresy. Teresa nie chce moich gwoździ. Chyba, że ich nie wziąłem skądś. Wszystko. Nie mam gwoździ, nie? Przedmioty fabularne. Shit, no musiałem z tego save'a zrobić. I nie wiem, gdzie gwoździe. Nie pamiętam. Oh my god. Ktoś kojarzy te gwoździe? Czy tu są gdzieś? Już sobie przypominam. Dobra, już sobie przypomniałem. Oj. Tak, wszystko w porządku. Tu jestem. Jakaś ślepa tu jestem. Już sobie przypominam. Gwoździe były gdzieś chyba w innym miejscu. Gdzieś tu chyba muszą być gwoździe. O, gwoździe dla Teresy. Zobaczmy, co tu może być przydatne. O, to musiał się włamać do własnego domu, to nie chcę. Proszę się nie wywyższać na czacie. Ja będę gwałtownie reagował. Teresa, hej! Ładna buzia. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. O to kurde chłopaczyna. Fine lass, eh? Nikogo nie opluwam, Mila, nikogo nie opluwam. Spokojnie. Zajęty jestem grą, nie mogę za dużo opowiadać teraz. Pogadamy sobie, jak połazimy po otwartym świecie, a teraz cutscenki, to trzeba się skupić, nie? We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, then. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a common traveler? Przepraszam, że... Dziękuję, witam serdecznie nowego suba. Nie chcę cutscenek przerywać, będę... O kurde, chłopie. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Koles, witam cię, Koles. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan?
True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isfa. Have a safe journey to Sassau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Scalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Czytam czata, bo słyszę dialogi. Nie muszę czytać dialogów. Więc was obserwuję cały czas. O nie, co tu się dzieje? Kurde, chyba Węgrzy przyjechali. Tak jest. Zygmunt. Ten koleś mi przypomina gościa z Wiedźmina, też był taki łysy. W dodatku tym... o winie, krew i wino, nie? Uciekać, uciekać ludzie, bo to nie będzie wesoła przygoda. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens... Podobają mi się te kadcenki. Są długie, ale... Fajnie są zrobione. Jesteście upierdliwi. I to Corby. Ja mam czat tak trochę za monitorem, więc patrzę tu i tu, no. Zlitujcie się. Przeszkadza im, że czytam czata. No po prostu zabić się można na live'ie. No chędożenia nie będzie, przynajmniej na razie nie, no. Wiedziałem, że ten tato potrafi mieczem wymachiwać. Aha!
on you. O my god, ale to gnoje. Kobietę tak zamordować. No. Jak ludzie mają okazję, to bestie z nich wychodzą. Co też zresztą było dzisiaj na czacie widać. W tym, jak grałem wcześniej. Come on, help! You can still make it! Run! Run by the moat! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! A ten pewnie mówił, co za gówniarz, miecz mi ukradł. Gdzie on ucieka z moim mieczem? Oddawaj! Nauczyłem się skalicy. Otrzymałem miecz pana Radzika, kobyły. Każą uciekać, to uciekam. Przedmiot, w karcie inwentarza widzisz całe swoje wyposażenie, broń zawiera wszystkie zbroje, wiadomo, jedzenie, no chyba się domyślam. No nie widzę tutaj, mam tylko inwentarz, a jedzenie, jabłko wziąłem, ja odwart na Gietka i sznaps. I miecz pana Radzika, co jest przedmiotem fabularnym, ale jest... Spoko. I co to jest ekspozycja? Jestem eksponowany bardzo najwyraźniej. No dobra. Zadanie rozpoczęte, uciekaj. Zdobądź konia. Droga do Talmberka. Wow. Tam jest jakiś zły człowiek. Oh shit. What the fuck? A ten skąd się wziął tutaj? Pierdziele, uciekamy. Raczej z rycerzem nie powa... Ale mi ciepnął. Skąd w ogóle wyskoczył? What the fuck? Co to jest jakiś teleportujący się rycerz? Rana musi zostać zabandażowana. Co to ma być? What the hell? Co on w pełnej zbroi szybciej biega ode mnie? Ooo! Kontynuuj. Matko jedyna. Jezu drogi. Dobra, jest misja, uciekaj. No to uciekam, nie? Ale koleś ma magiczne zdolności. Może wybrałem teraz? Może z łuku dostawałem, cholera wie. Kłus to podstawowy ruch konia. Chodząc dalej, dajesz odpocząć swojemu koniowi. Okej. Galop to najszybszy bieg, ale prędko wyczerpuje wytrzymałość twojego konia. Twój koń jest mądrzejszy od niektórych ludzi i będzie trzymał się ścieżki, jeśli mu zaufasz. Dobra, chłopaki, wygwałćcie, a ja skorzystam z konia, okej? Oj tam, help, help. Nic ci nie zrobią. Mam dobry kierunek. No to wiecie, no gwałt to jest normalna sprawa w tych czasach, więc no nie ma co... No nie, dzień jak co dzień, nie?
O Boże, nie. Ale chociaż osłoniłem konia. Strzał w udo dostałem. Dobrze, że nie w kolano. Koń się miał podobno ścieżki trzymać. Ja pierdzielę. No jedź, parszywcze. O Boże. No skurwiel, jak on strzela, no. Chyba sobie jaja robicie. A jemu się koń nie męczy? Kurde, ma jeźdźca opancerzonego. Nie tędy pojechałem. Jesus. Go! I'll kill you all. Dobra. No teraz się kuźwa zatrzymałem, to nie trafił pajac jeden z drugim. Ale jak jadę na pełnym galopie, to napieprzają. No kuźwa mać, no. Bliżej jeszcze podjedź. Głodny jestem i krwawie. Jak w prawdziwości, tak? Panie, zachowaj pan bezpieczną odległość. Dobra, weźcie tego wieśniaka. Zostawcie mnie. Nie, zolali wieśniaka. Oho, what the hell? No kurwa, koń. No ja pierdzielę, by cię pogięło, ty parszywa kobyło. Miał jechać przecież drogą. No weź, skurczysyn. No nie wierzę, panie kochany, no. Oh my god. Goście mi siedzą metr na plecach, kuźwa, złapałby mnie przecież rękawiczką. Wieśniaka w ogóle się nie zainteresowali wieśniakiem. What? Oh. Dobra, spoko. Dobra, dobra. No spróbujemy ten gwałt powstrzymać, no. Ej, młoda, tu jest dziura w ścianie, hej! Hej, hej! Hej! Mamy nową legendę! Uhu, hello! Oh my god. No to jasne. O, Jesus fucking Christ, ja pierdzielę. Kto to wymyślił i mówił, że... Ale będzie fajnie, będzie realistyczne machanie mieczem. Jesus. Dobra, wiesz. Realistyczne machanie mieczem, kurde. Never mind, never mind. Nie będę gwałtu powstrzymywał, sorry. Ja miałbym się z trzema takimi bić? Biegnij, Henryku. Jakby nic się nie stało jeszcze do tej pory. Oddychaj, oddychaj.
oddychaj. Piszę ci, uciekaj. No przecież widzę, że mi pisze. Chciałem kobietę z gwałtu uratować. Co z ciebie za bohater? No, no mi pisze mi. Jest napisane to po pierwsze, nie? Po drugie, no może się nie uda uratować, ale może chociaż warto spróbować, jak mi los... No, jak mi los tą okazję zgotował. Pisze mi, uciekaj. Będę uciekał, no. Może ty uciekasz, jak widzisz gwałt. Ja to chociaż się spróbuję przyłączyć. W sensie do ratunku! Próbuję się przyłączyć, nie do gwałtu. Matko jedyna. Nawet byś nie spróbował? Do diabła. Może teraz nie trafi? A skubany, trafił w to samo miejsce. Niech go szlak, to jest jakiś tatar. Dawaj. A kurwa, macie, oni trzymają dystans. No nie wierzę! Koniu, ty weź ty koniu jedź zgodnie z kierunkiem jakimś przyjętym. Ufam ci, koniu. A tego się w ogóle nie trzyma ścieżki. Trzeba go kierować. Mówili, zaufaj koniu. No nie, no strzelają do mnie. O kurde. Mówi w lewo, powiedział. To się trzymajmy w lewo. Łapcie dziewczyny, dziewuchy, łapcie. O kurde, uciekłem, odskoczyłem im. Go! I'll kill you all! Uciekaj! Bierzcie go! Nie wezmą go, kuźwa, olali w ogóle. Po co on po drodze ucieka, jakiś głupi? Zamiast do lasu się schować za krzakiem. On biegnie po drodze, kurde. Będę uciekał, pod drogą ucieknę, szybciej będzie. Dobiegli! Kurde. Flee! To Talmberg! Ja normalnie bym go kopnął z boku, żeby ten... Koniu, nie ma czasu teraz na zmęczenie. No kuźwa mać! Koń mi zdychnie zaraz! No kuźwa mać! Przecież on ile może biec? Już ledwo żyje! O, matka. Zajadę konia, no co mam robić? No przecież kolesie są tuż przy mnie, nie? O Jezus Maria. O Boże. Ja pierdzielę. Quickly everyone. Get your asses there. Hey. And loose. Hadi kurzu kinder. Dobra, chłopak, gdzie? Henryk poszedł. Poszą. Hej, mamy nową legendę! Witam, nowe legendy, witam. Dojechałem. Nie ma emotki z Bickiem. Są prawdziwe Bicki. Someone give him a drink and bring hot wine and bandages.
Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Scarlet's. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tatars, you say? Yeah. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. I don't know. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that hair out. Nie, nie wolno wyciągać. Zawołaj cię lekarza. Zna chorkę. Oh my god. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. To będzie biegał jak Fritz. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Ale dużo cutscenek ładnych, podobają mi się. Sir, this is a survivor from... I heard, Robart. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? Sir, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Scarlet's. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Scarlet's to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg. Must have given him a taste for stolen silver. Scarlet's is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robart. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Scarlet's blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach.